to jest niepowtarzalna okazja, której nie możemy przeżyć normalnie na Uniwersytecie w Krakowie. Zobaczyć się z doktorami z Wrocławia, porozmawiać z nimi jak równy z równym, podyskutować z nimi, nie zgodzić się, wspierać. Dochodzi do jakichś nowych konkluzji, nowych wniosków. Przede wszystkim sama możliwość przyjazdu tutaj była niezwykle ciekawa. Dowiedziałam się wielu interesujących kwestii, między innymi można było chociażby zadać pytanie i dostać wyczerpującą odpowiedź na zagadnienia, które sprawiały pewne problemy. Wykłady reprezentują taki ogólny poziom wiedzy, stąd dają obraz całościowej Austriackiej Szkoły Ekonomii. Ten wyjazd przede wszystkim dał mi ogromną podbudowę teoretyczną do tego, żeby te procesy wszystkie, które zachodzą w współczesnej kształce, zrozumieć. Dzięki czemu mogę w dyskusjach ze znajomymi propagować Austriacką Szkołę Ekonomii, która jest niewystarczająco popularna w państwie. Wracam do domu na pewno z dużą wiedzą ekonomiczną. Miałem okazję swoją wiedzę pogłębić, skonfrontować ją z pewnymi innymi poglądami, zarówno wykładowców, jak i uczestników. Jeśli ktoś waha się nad wyjazdem, czy warto tutaj przyjechać, to odpowiedź wydaje się oczywista. Polecam takie wyjazdy wszystkim pasjonatom ekonomii, którzy się nią zajmują na co dzień, którzy czytają różne teksty, różne artykuły. Koncepcję Austriacką. Zacznijmy na przykład skondensowane przedstawienie założeń Austriackiej Szkoły Ekonomii w 3 dni, po kolei, rzetelna wiedza. To wydarzenie jest unikatowe na skalę niemalże światową. Bardzo duża wartość dodana moim zdaniem, niesamowite przeżycie. Chciałabym bardzo podziękować sponsorom, którzy ufundowali moje stypendium. Chciałam przede wszystkim podziękować fundatorom stypendiów. Chciałbym podziękować darczyńcom, dzięki nim miałem okazję tutaj przyjechać oraz pogłębić swoją wiedzę zarówno na wykładach, jak i podczas rozmów z innymi uczestnikami. Bardzo dziękuję za cały ten wyjazd i za możliwość niesamowitego spotkania się z ludźmi tutaj. Dzięki temu mogłam dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i nabyć wiedzę, którą na pewno jeszcze spożytkuję w przyszłości. Mogę zapewnić, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Ze swojej strony obiecuję po powrocie stąd wiedzę własną pogłębiać dalej oraz promować ją i pośród znajomych, i pośród społeczeństwa oraz dążyć do tego, żeby świadomość ekonomiczna w Polsce rozwijała się.